Cześć, przede wszystkim występuję nietypowo, bo GoPro służy mi tutaj jako rejestrator dźwięku. Znajduję się w kiblu, ponieważ jest to odpowiednie miejsce do omawiania karty Fame 21. Niestety, dożyliśmy takich czasów, że człowiek musi wejść do kibla, aby omawiać galę Fame. Temat karty poruszałem już wcześniej, ale Fame nie zatrzymuje się w pogrążaniu, tonięciu. Wiadomo, nie pójdzie na dno, jest to zbyt duża marka, fanbase jest zbyt potężny. Na szczęście cieszy mnie to, że na Twitterze jest spora grupa ludzi, która tak jak ja nie ma zamiaru wykupić Perpeview i deklarują, że Restream to max, na co zasługuje ta karta. Ponieważ wiadomo, pieniądze są ważne, ale żeby tak się skurwić za 10 zł, że człowiek musi zakładać konto na Kanal Plus, jeżeli tego nie chce, a ma konto na Fame MMA TV, gdzie fajnie widać wszystkie zakupione pay-per-view od Fame MMA 1. Zanim przejdę do karty, chcę powiedzieć o pewnym typie ludzi, którym gardzę i mam nadzieję, że spora część gardzi takimi lizodupami, których ostatnimi czasy na profilu Fame twitterowym jest dość sporo, jak na przykład jakiś Mr. Nyman, którzy nieważne co im się da, jak takie psy, owąchują tą fejmowską dupę i szczekają na każdego, kto ośmieli się skrytykować ich pana. Bo jeżeli ja słyszę komentarze w stylu, a co, nie masz 50 zł? Wydaje mi się, że te komentarze piszą dzieci, które nie zdają wartości pieniądza i dostają te pieniądze od rodziców. Bo ja jeszcze rozumiem, jak był przeskok z Fame 1, z tych 20 zł na 30,90. 39, czy tam ile, no był przeskok i to jest zrozumiałe, ponieważ no jest przepaść pomiędzy Fame 1 a Fame 10 na przykład, tak? Realizacja, cała otoczka, wszystko poszło do góry. I tu mamy kolejną podwyżkę pay-per-view, a gala wcale już wyżej nie pójdzie, no bo no nie da się już pójść wyżej. Jest moim zdaniem, jeżeli chodzi o realizację, o światła, o montaż, o wszystko, co jest związane z Fame, wyżej już się nie da. I nawet mi nie mów tu Adamek, chuj kogo interesuje ten stary grzyb, który jeszcze zachowuje się jakby był tam kurwa za karę i pluł wcześniej na free fighty. Więc mam nadzieję, że wszyscy my normalni ludzie będziemy zjednoczeni w pluciu na takich petów. Nieważne co im poda Fame na tacy, to będą to zlizywać. Bo to jest absurdalna cena, 50 zł za takie gówno. Bo co, bo Fame chce sobie wejść do mainstreamu? Mainstream mi się marzy? Słuchajcie, czy mi się wydaje? Ale chyba tak. Chyba wyczytałem to gdzieś na Twitterze, że na twitterowym koncie Fame zmieniła się osoba odpowiedzialna za tak zwany ten shitposting, za komunikację z twitterowiczami. Ponieważ tak żenujących postów, kurwa, skrinżowych memów, kreowania własnej rzeczywistości, zakrzywiania jej, no nie widziałem na konto Fame. Bo jeżeli wchodzisz w komentarze, tam jest jeden wielki bunt. Protest. A posty Fame'u zakrzywiają rzeczywistość. Jest zajebiście. Chcieliście, zobaczcie, każdy tego chciał, to się dzieje. To się dzieje! Kaczor BRS kontra hater. Fame MMA powoli staje się mistrzem w niszczeniu potencjałów dymogennych. Przecież Kaczor BRS ma olbrzymi potencjał dymienia. No sami widzieliście na Prime'ie. To aż było mega niebezpieczne momentami. A Fame, jak to Fame? On to schamuje, bo na posterunku jest Krzysztof Rozpara, który musiałby zrobić sobie przeszczep serca, gdyby spuścili z łańcuchów Kaczora BRS na jakimś face to face. On by tego nie przetrwał. Zresztą, jeżeli masz na posterunku psa Ulfika i Mści Wujewskiego, no to możesz jako Rozpara możesz być spokojny, że dymy będą wyhamowane, że Kaczor BRS zacznie grozić śmiercią swojemu oponentowi, a Mści Wujewski powie: mocne słowa panowie, zapraszam was do face to face. A Ulfik: mocne słowa panowie, a jak tam treningi? Słuchajcie, i te zestawienie z hejterem, jedna z najbardziej znienawidzonych osób wśród publiczności Fame'u, jest zestawiona z tym człowiekiem, jeszcze te gołe pięści. Ta walka potrwa kilka sekund, nie wnosi nic, jest swoistym aktem potężnej desperacji ze strony włodarzy Fame, bo oni wiedzą, że to jest stypiarska gala, że to jest najgorsza karta w historii Fame'u. I bardzo bym chciał, że przejście do Kanal Plus, do jebanego Kanal Plus, okaże się katastrofą i będzie słaba sprzedaż. Ale niestety,
Bungie pewnie zrobi swoje, co dla nich to jest świetna informacja, mogą kosić hajs. Ja w sumie mam taką poradę dla Bungie, żeby rodzina Bungie była tak wielka jak rodzina Osamy Bin Ladena. Załatwią sobie występy na Fame MMA na pokolenia. I pasywny dochód. I na zakończenie tej mało znaczącej opinii na temat Fame MMA 21 i całej tej karty walek. Mam wrażenie, że obrońcy tej karty, tej gali, brzmią jak Daniel Magika, który mówił: spokojne streamy te są potrzebne. Nie, nie są. Spokojna sportowa gala bez konfliktów nie jest nikomu potrzebna, bo od tego są sportowe gale. Fame MMA powstało po to, aby zaspokoić nasze najbardziej prymitywne instynkty. Naszą chęć odmóżdżenia się. Naszą chęć pośmiania się z troglodytów umysłowych. Z tego, że ktoś rzucił w kogoś czymś. Nie wiem, wodą z octem. Zobaczcie, co robi Ferrari poza granicami naszego kraju. Robi promocję zagranicznej gali. Zobaczcie, jakie on wkręca tam liczby. A teraz porównajcie sobie do liczb, jakie wykręcał Filipek, jak walczył też na zagranicznej gali. Kto bardziej tą galę promuje? Kto jest bardziej charakterystyczną postacią? Mordo, jeżeli cię postuje KSI, tak? Jeżeli KSI postuje Ferrariego, który shit-talkuje do Salt Papiego, to mordo. Reels robi 800 tysięcy wyświetleń, gdzie inne Reelsy związane z tym wydarzeniem robią ze 100k, ale Pasternak i Rozpara w centrum dowodzenia powiedzą: więcej Bungie, reaktor wytrzyma. Droższa cena per view, reaktor wytrzyma. Droższa cena biletu na galę, reaktor, czyli widz, wytrzyma. Bo zauważyłem, że ci widzowie, ta jebana hołota, która mówi: co, nie masz 50 zł? To jest ten sam typ Polaka, który zapłaci za espresso 16 zł i jeszcze się uśmiechnie. Pójdzie na jarmark bożonarodzeniowy i zapłaci za kiełbasę 30 zł. I nawet 10 zł na ekstra ketchup się znajdzie. Jak ja gardzę takimi petami. Bo przez takich kurwa petów mamy najdroższe gry na Steamie. W całej Europie. Mamy najdroższe kurwa... Tu jest drożej niż na zachodzie. Czaisz to? Gdzie nie pójdziesz? Nie, Polak lubi być peklowany. Na to wychodzi. Polak zapłaci 300 zł za grę. Polak zapłaci 60 zł za per preview do wydarzenia, które trwa tylko 4 godziny czy tam 5. Polak zapłaci za espresso w plastikowym kubku zrobione w jakimś gówno ekspresie i kupioną najtańszą kawą z hurtowni. Polak lubi być peklowany. Ale mnie to wkurwia. Więc widzimy się na restreamie. Pamiętajcie, restream. Może się nauczą buraki z fejmu. Dzięki za uwagę i na razie. Cześć.